Gwiazda TVP weźmie ślub Grecji i poznaliśmy jej tajemnice. Po powrocie z frontu pojechali na wakacje do Tajlandii i tam Marcin poprosił Karolinę o rekę. Natychmiast powiedziała tak, bo ukochany zdobył nie tylko jej serce, pokochał go także synek dziennikarki, 7-letni Nathaniel. We wrześniu pobierzemy się na jednej z greckich wysp, do której przypłyniemy na statku mojego przyszłego teścia. Kapitana żeglugi Marka Jurczyńskiego. To będzie cywilna uroczystość. Po niej odbędzie się ślub w kościele i wesele w Polsce. Na które zaprosimy wszystkich naszych bliskich i znajomych, zapowiada piękna dziennikarka. Karolina jest osoba wierząca i bardzo zależy jej na tym, by z mężczyzna swojego życia złożyć przysięgę przed ołtarzem. Jestem wulkanem. Jestem mocno energetyczna. Do tej pory każdy mężczyzna chciał mnie ujarzmić. A wreszcie znalazł się taki, któremu to imponuje. Będę się więc go trzymać. Mam nadzieję. Że to jest partner, z którym się zestarzeję. Marzę o tym, że będę aktywna babcia z gromadą wnuków i facetem, który wciąż trzyma mnie za rękę, mówiła w wywiadzie. Dodawała też, że zarówno jej, jak i Marcinowi zależy jej na tym, aby ślubu udzielił im polski ksiądz Wojciech, który ma swoje parafię w Charkowie. Kiedy opuszczali Ukrainę, obiecali im, że to dla nich zrobi. Ostatnie święta Bożego Narodzenia Karolina spędziła z Marcinem i jego rodzicami. Ten czas jeszcze bardziej zbliżył ich do siebie i utwierdził w przekonaniu, że taka miłość prawie się nie zdarza.